Czy według pani matki, które wychowują dzieci, powinny mieć jakąś pensję, jakiś dodatek? Oczywiście. I powinny mieć prawo do odrabiania, jeśli istnieje taka możliwość, żeby sobie dopracowywały do tego zasiłku. Koniecznie. Pytanie mnie zaskoczyło. No myślę, że ci, co mają mniej finansów, te osoby, które mają mniej finansów, powinny dostawać jakieś tam pieniądze. Nie za duże, ale jednak... Oj, chyba bez przesady. To znaczy uważam, że jest to praca, ale wie pan, matka, która chce mieć dzieci, robi to z przyjemnością. Ja wychowałam dziecko, do głowy mi nie przyszło, żeby ktoś mi płacił, nie mówiąc, że urlopy macierzyńskie były krótsze. Także no, uważam, że niekoniecznie. Niekoniecznie, chociaż nic złego by nie było, gdyby taka była jakaś tam pensja, prawda, nie wiem jak wyliczona, ale to jest moje dziecko, prawda, ja płacę za to, że dziecko oddaję gdzieś komuś, kto wychowuje, ale moje, no to wydaje mi się, że nie. No myślę, że tak, ale to i tak, co to tam pomoże obecnie. Takie są zmiany jak na zachodzie, prawda, że ciekawsze rzeczy są niż rodzenie, tyle. No chyba tak, bo jednak to jest najcięższa praca. Tak mi się wydaje, bo poświęca się domowi tyle godzin i w domu, i poza domem. Jeżeli chodzi jeszcze o wychowanie dzieci, pan pewnie pyta, prawda? No to wydaje mi się, że tak. No przynajmniej, żeby składki były odprowadzane, bo to jest taka dziura, przez którą kobiety mają potem obniżoną emeryturę, no. Czyli, że no po prostu składki. Te, które nie pracują. Które na przykład nie pracują, albo na przykład do macierzyńskiego jakiś dodatek. Oczywiście, że tak. Przynajmniej minimalną, krajową. Praca matki? Tak. Wychowywanie dzieci. Ojej. Myślę, że mogłoby tak być. Nie mam zdania. Trudno mi powiedzieć i sobie wyobrazić. Zjadłam pączka, podniosłam swoje siły witalne. Nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. Tak. A jaka by to była dla pani, nie wiem, kwota? Jak to powinno być rozwiązane? Trudno mi powiedzieć, jaka kwota, no ja wiem. Taka minimalna pensja. No zależy, ile dzieci ktoś ma jeszcze, do tego się zaczyna, prawda? Może średnia pensja. Przynajmniej jakoś uwzględnione, może, nie wiem, i prawo do emerytury i no nie wiem, to już niech specjaliści pomyślą. A obecnie jak to wygląda według pani? Że nie jest opłacana. W żaden sposób. No nie wiem, czy teraz podobno coś mają jakieś prawa do emerytury matki, ale nie znam dokładnie tych przepisów. Myśli pani, że to może zniechęcać mocno do posiadania dzieci? No na pewno, ale jeżeli ktoś bardzo pragnie dziecka, to będzie je miał. No ja nie jestem za bardzo w temacie, bo ja już jestem raczej w roli babci, także nie wiem, jak to teraz wygląda. Na przykład z perspektywy babci, uważa pani, co by teraz się przydało rodzicom najbardziej? No pomoc właśnie, tylko żeby babcia mogła troszkę na tym zarobić, bo to nie wypada prosić córkę czy syna o wypłatę, ale no jakiś tam grosz by się przydał. Osoba kochająca, która krzywdy dziecku nie zrobi, no ale jednak parę groszy do emerytury to nie zawadziłoby. Czy staż matki powinien być też dodawany do emerytury? Myślę, że nie. Nie. Natomiast możliwość zarobkowania i utrzymania rodziny i tego niepełnosprawnego członka rodziny. Bo to nie tylko są dzieci, nieraz są to i osoby już takie doroślejsze, prawda? A oprócz tego jeszcze są i rodzice starsi, ktoś z rodzeństwa. Także istnieje taka potrzeba według mnie. Czy uważa pani, że zawód matki to jest najcięższy zawód świata? O, i chyba najprzyjemniejszy, ale oczywiście są i bardzo ciężkie chwile, jak to różnie z dziećmi bywa, prawda? A rodzice, jak wiemy, wybaczą wszystko. Także to jest przyjemność i jeżeli ktoś się decyduje, jeżeli męczy się, to znaczy, że nie powinien mieć dzieci. Nie, dlaczego? To jest przyjemność wychowywać dzieci. Bardzo ciężki, po prostu pracochłonny, zajmujący czas, no. No, tak uważam. Tym bardziej, że byłem ojcem samotnie wychowującą córkę. To jest niezły zapier... No lekki nie jest, widzę po swojej matce, nie? Lekki nie jest. No coś w tym jest, coś w tym jest. Nie, to jest piękny zawód.
O, no na pewno. Znaczy może nie najcięższy zawód świata, ale jest bardzo, bardzo odpowiedzialny i ważny. No tak, bo to jest przyszłość pokoleń. To jest właśnie świat, wychowywanie dzieci.